Hej wszystkim, tu Mary Kayden i witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Pokémon Art Academy na Nintendo 3DS-a. Dzisiaj chciałabym nagrać razem z Wami lekcję trzecią, tylko najpierw pokażę Wam, co zrobiłam bez Was ostatnio. Znowu trochę dawno nie rysowałam, ale okej. Mam nadzieję, że nie straciłam wprawy. Narysowałam bez Was dwa Pokémony z tej właśnie lekcji drugiej. Te takie, co można też było dodatkowo zrobić. Ja narysowałam tego Chespino. Czekajcie. Możecie zobaczyć, jak on wygląda, jakoś tak da się przybliżyć, czy coś? Nie. W każdym razie ja narysowałam tego Chespina. Natomiast tego Tepiga narysował deweloper. Tak. Widać, że mi już trochę lepiej wychodzi rysowanie prostych linii, ale... Słodko. Chciałam spróbować, więc to jest dzieło dewelopera. A dzisiaj chciałabym się zająć. Widzicie, tutaj mam złote medale. Tak, ostatnio z Wami jestem tego podobno czytać to jakoś przez A, Aszałat. Ja szczerze nie do końca wiem, jak czyta się te nazwy Pokémonów, bo często czyta się zupełnie inaczej niż się pisze, a ja oglądałam te anime bardziej ze wcześniejszych sezonów, które leciały w telewizji, kiedy ja jeszcze byłam dzieckiem. Natomiast teraz po prostu gram w gry z Pokémonami, które aktualnie wychodzą. Tutaj widzicie, przy nim mam złoty medal, przy tych pozostałych są srebrne, nie wiem czemu. Natomiast dzisiaj zajmę się lekcją trzecią. Tutaj widzę też Torchika i Miał. To nie wiem, jaki jest Pokémon. Nie kojarzę go. Natomiast Torchika to... ten lisek, ale ładne tło, był moim starterem właśnie, kiedy grałam w Pokémon Y. To jest taki ognisty, chociaż po ewolucjach mi się on trochę mniej podoba, wygląda, ale i tak był fajny. Nosiłam go ze sobą do samego końca, był bardzo mocny już później. Natomiast Torchika wybrałam teraz jako mój starter, kiedy grałam w Pokémon Alpha Sapphire. Dobra, zaczynamy. A tu mogę kliknąć? Pewnie nie. Okej, muszę narysować portret Fenkeino. Mam nadzieję, że to się jakoś w tym stylu czyta. Nauczyć się, jak rysować głowy, używając różnych narzędzi. Okej. Boję się, że już będzie zbyt skomplikowane. Tak. No ale cóż. Tak, lekcja na nowicjuszy, może nie będzie tak źle. Fenkeino! Okej. Gratuluję mi ukończenia lekcji z rysowaniem głów. Teraz będziemy rysować Fenkeina. O! Ja naprawdę lubię Fenkeina. To... Kurczę, nie widzę napisu, jak mam tak... Jest typ ognisty, prawda? Dobrze. I ma... ognisty temperament, żeby pasował do jego typu. Lubi... przekąszać... co? Jakieś gałązki? O, to dużo zdrowiej niż wszystkie twoje ciasteczka, profesorze. Okej, zmieniając temat. Chodźmy dalej. Teraz portret Fenkeina będzie trochę inny niż... portrety, które rysowaliśmy do tej pory. Bo rysowaliśmy je wcześniej od przodu. Ich twarze były symetryczne. Obie połowy były takie same. Ale głowy pokoju się obracają. I... wyglądają różnie. No... Teraz będziemy rysować portret z profilu. To jest trochę trudniejsze. Spróbujmy zobaczyć, jak to zrobić. Zaczniemy od kontur. Musimy brać drugi w kolejności grubości ten do kontur, żeby narysować jego głowę i duże uszy. Okej. Tu trochę przyspieszę. Dobra, pięknie.
Aha, dobra. To rozumiem, że już mam wybrany ten. Mam. Dobrze, no to spróbuję rysować. Zobaczymy, jak to idzie. Jak to się przybliżało? Okej. Dobra, mam nadzieję, że coś z tego będzie. Ogólnie to przy okazji chciałabym... Mówiłam, że to tu może być trochę gadania, bo... no wiecie, no ja tu rysuję, także przez sporo czasu nic takiego się nie dzieje. Także mogę sobie trochę pogadać. Więc chciałabym odpowiedzieć na kilka pytań, które pojawiają się prawie pod... Znaczy, no do tej pory były dwa, no ale... To, więc mogę powiedzieć, że właściwie pod każdym odcinkiem z Pokémon Art Academy i ogólnie pod praktycznie moimi wszystkimi filmami dotyczącymi 3DS-a, chociaż nie mam ich zbyt wiele. Chodzi o to, że często dostaję pytania typu ile kosztował mój 3DS, albo ci, którzy oglądali mój unboxing, wiedzą, że go dostałam w prezencie, to gdzie nie zapominajka kupiła mi 3DS-a i w ogóle ile kosztował. Także powiem, że no, odpowiadanie na te pytania z mojej strony jest trochę bez sensu, ponieważ po pierwsze, no ja właśnie nie kupiłam go sobie sama. Po drugie, to są informacje, które każdy może sobie sam znaleźć. Po prostu, nie wiem, używacie Google i wpisujecie sobie Nintendo 3DS cena, bądź Nintendo... tu cofnę. Bądź Nintendo New 3DS cena. I wtedy zobaczycie ceny w różnych sklepach. No i właśnie po trzecie, ceny w zależności od sklepów są różne. I też z racji tego, że no ja już go mam od... Kurczę, który to był rok? No w każdym razie już go mam trochę. No to jego ceny uległy znaczącej zmianie. Zwłaszcza, że też pojawił się New Nintendo 3DS, prawda? Co też zmienia ceny jakby poprzedniego modelu. No także nie ma sensu, żebym ja pisała wam ceny, zwłaszcza, że odpiszę jednej osobie i kolejne będą pytać o to samo po prostu. No takie informacje jak ceny jakichś ogólnie gier, bo to też tyczy się innych filmów moich, w których o to pytacie. Każdy może sobie znaleźć sam, no i nie ma sensu, żebym ja je wam, prawda, podawała. Najlepiej właśnie znaleźć sobie wyszukiwarkę, ewentualnie skorzystać z jakiejś porównywarki cen, co też właśnie może wam ułatwić sytuację porównania sobie cen. No i każdy wtedy może takie informacje uzyskać. To jest raz. Dwa, pytacie mnie, gdzie kupuję gry. Więc ja najczęściej kupuję gry na takich wyspach. W niektórych centrach handlowych są właśnie, gdzie sprzedawane są gry na konsole. To są tacy oficjalni właśnie dystrybutorzy. Czekajcie, pójdziemy tylko tutaj dalej, bo chyba wszystkie linie mam, które potrzeba. Więc jedziemy dalej. Kolejny krok. Okej, okay, teraz nauczymy nowej techniki do tego kroku. Konturując, powinnam używać różnych grubości właśnie tego outline pena. Najważniejsze linie są... używane przy pomocy tego cienkiego? Znaczy... detale są przy pomocy cieńszego, a te ważniejsze przy pomocy grubszego, może tak to powiem. Można zobaczyć różnicę, kiedy porównujemy te dwa pokebole. Aha, no tutaj faktycznie fajniej to wygląda. Okej, okay, teraz musimy te detale narysować właśnie tym cieńszym outline penem. Na przykład te futerko wystające z jego uszu. Okej, okay, użyjemy cieńszego. Dobra, tu przyspiesza to jego rysowanie. Okej. Okay. Dobra, to do dzieła. Albo, no właśnie wracając do mi, gdzie ja kupuję gry.
Możecie też spróbować poszukać, nie wiem, na Allegro albo ogólnie w sklepach internetowych. O, zmieniłam na gumkę przez przypadek. Chciałam. Dobra. No, także to są takie podstawowe informacje. Konsole tak samo można kupić albo właśnie na tych wyspach, albo w internecie, w różnych sklepach internetowych. Wystarczy poszukać i myślę, że bez problemu możecie znaleźć. Jeśli chodzi o ceny gier, no to tak samo. Musicie sobie po prostu poszukać. No i w sumie to tyle. No właśnie to są takie najczęściej zadawane mi pytania. Jeszcze no są pytania, co to w ogóle jest za konsola, no to zawsze jest w tytule i też mówię, że to jest Nintendo 3DS. Także dobra, myślę, że to w miarę odpowie na te najczęściej zadawane pytania. Okej. Dobra. Tutaj mi się jakoś nie podoba to. Zamaluję to na czarno. O, teraz lepiej to wygląda. Dobra, teraz drugie ucho. O, kurde, jakby nie było tych linii, to bym nie dała rady tego narysować. To jest smutne. Ale fajna gra. Przynajmniej ludzie, którzy nie potrafią takie gier rysować za bardzo samodzielnie, to mają trochę frajdy, że narysują Pokemona. No i tak jak już mówiłam ostatnio, będę się jeszcze czaić na te Disney Art Academy. I ostatnio, jako też taki dodatek do mojego prezentu urodzinowego, dostałam te New Art Academy, też o rysowaniu. Także jak skończę z Pokemonami, to może... ta linia mi się nie podoba. To może też coś z tego nagram. Nie wiem. Na pewno sama będę chciała spróbować. Na razie nie chcę za bardzo mieszać. A ja nie używam tego. Kurde, to jest jeszcze cieńszy? Nie. Tutaj widzę, że trochę nie dosięga, więc dorysuję. Zobaczymy. Najprzyjemniejsze jest zawsze kolorowanie. W ogóle szkoda, że też tu nie ma więcej warstw niż te dwie. Coś tak dziwnie to wyszło, ale dobra, niech przestanie. Potem będę gumować w nieskończoność, bo idealnie to nigdy nie będzie. Mam nadzieję, że tam dobrze widzicie, bo ogólnie światło jest takie dziwne. Trochę. Staram się siedzieć tu przy oknie, żeby było w miarę spoko, z racji tego, że nie nagrywam... Oj, trzeba mi się dźwięk przesunął. Właśnie to jest wada w tych 3DS-ach, że ten pokrętło dźwięku jest w głupim miejscu. XL to poprawili bardzo, także... coś jeszcze? Tu miała być jakaś linia. Chyba tylko to. Dobra. Jedziemy dalej. Next step. Teraz narysujemy resztę twarzy. Tak, tu widzę oczy. Okej. Nie zapomnij o zoomowaniu. Pamiętam o zoomowaniu. Dobra. Czyli po prostu reszta twarzy. Oczka. Wow, za jednym pociągnięciem. Jestem z siebie dumna. Nigdy źrenice nie wyglądają tak, jakbym chciała, nie wiem czemu. Jakoś mi to nie wychodzi. Okej. Jeszcze tu. Nosek śliczny. Tu usta.
Mi się nie podoba. Jeszcze raz. Jeszcze zoomujemy, a co? Dobra. Może być teraz oko. Oko numer dwa. Spróbuję też tu tak pogrubić w niektórych miejscach. Chociaż nie, dziwnie to wygląda, ale tu. Chociaż. Ajajaj, nie da się już bardziej powiększyć. Dobra. Spróbuję tak delikatnie to zrobić i mi nie wychodzi. Okej, okay, może gumką. No nie, powiększ mi to i daj mi gumkę. Ten brzeżek. Dobra. I źrenica. Aha, jeszcze tu. Jeszcze tu to futerko. Bym zapomniała. Dobra. Okej. Okay. Chyba jest. Chyba jest dobrze. Jedziemy dalej. Dajcie mi kolorowanie. Kolorowanie jest najfajniejsze. Będzie, że tak wolę kolorowanie na żywo, ale tutaj też jest bardzo przyjemne. Okej. Okay. Mamy zakończone kontury. Więc on wyłączy tą podpowiedź z konturu. Okej, okay, zaczniemy kolorować głowę Fenkeina. Ona jest podzielona na różne kolory. Góra jest żółta, a dół jest biały. Granica jest gdzieś na wysokości jego oczu. Ojej. Zaczniemy kolorować żółtą część. No dobrze. Pytanie, jak to potem połączyć, tak żeby gładko wyglądało. Okej. Okay. Czyli tutaj dotąd i tu dotąd. Mniej więcej. Dobra, zaczynam kolorowanie. Ja lubię na powiększeniu, bo wtedy widzę dobrze, że nie wychodzę poza linię. Okej. Ten dźwięk w ogóle markera jest taki fajny, mi się będzie zawsze podobał. Nie wiem do końca, ile tu jest lekcji. Oj! Nie! Muszę częściej odrywać ten od... Chciałam powiedzieć od papieru. Od ekranu, bo potem się pomylę i muszę za dużo usuwać. No mogłabym też gumką, ale... Jakoś tak mi się wydaje prościej, chociaż to pewnie nie zawsze jest prościej. Bo ciekawa jestem, ile tu jest lekcji i tak sobie pomyślałam, że... bo całkiem przyjemnie mi się to nagrywa, nie będę ukrywać. I też dużo osób pisało, że lubi to oglądać. Także skoro ja lubię to nagrywać i wiele osób lubi to oglądać, to pomyślałam, że mogłabym właśnie nagrywać jakby jednego Pokemona z każdej lekcji, bo jakbym nagrywała tak każdego, to chyba byłoby zbyt takie monotonne, bo w tych lekcjach się w sumie nic nie zmienia, tak? Tylko jakby nowe rzeczy są dodawane z każdą kolejną lekcją, a w tamtych się jakby ćwiczy umiejętności, więc myślę, że tamte, jakby pozostałe Pokémony z tej lekcji sobie narysuję jakby sama, a jakby pierwszego Pokémona z czwartej na przykład nagram razem z wami. Tak mi przyszło do głowy. Bo to właśnie też muszę mieć chwilę, żeby się tu rozłożyć z tym DS-em. I jeszcze tutaj. Tutaj się wyjechało, ale spoko. Wygumuje się. Muszę mieć chwilę też właśnie, żeby się rozłożyć z tym DS-em i w ogóle, także... Nie chciałam gumki! Chciałam mój normalny marker. Dobra. Znowu się wyjechało. Ale spoko, cofnie się. Także... Tutaj sobie narysuję sama tego miau. I inne. Potem po prostu wam pokażę, jak mi poszło. Tak jak dzisiaj. Dobra, dokąd tutaj to ma być?
Coś bym powiedziała. Na tej wysokości, coś w tym stylu to jest. Tak, wjechałam tam na oko, ale zaraz to wygumuję. Tu też będę musiała wygumować, ale spoko. Od czego jest gumka? Ciekawa jestem w ogóle, jak poszło tym razem mojemu koledze do szkoły. Jak on narysuje. Rękę. On rysuje tak, jakbym rysowała, jak gdybym nie miała tych kontur. Prawdę mówiąc. Pewnie moje dzieło to było coś w tym stylu. Dobrze. Chyba mamy wszystko, co trzeba. Idziemy do kolejnego kroku. Dobra, teraz pewnie będzie na biało. Okej, okay, a teraz biały. I możemy też tam wypełnić od razu oczy. Dobra. Nice. Kolorowanie to coś, co lubię. W ogóle jestem ciekawa, ile osób, które mnie ogląda, mają DS-y. Także jak macie DS-a, to możecie napisać, bo jestem po prostu ciekawa. A może tu cofnę jednak? Jestem ciekawa po prostu, kto ma, bo ogólnie jak już kiedyś tam mówiłam i zresztą pisałam mnie na Facebooku, to mnie jest ciężko spotkać kogoś z DS-em. No, jakoś to tak. Dobra, niech będzie. Mnie jest ciężko spotkać kogoś z DS-em. Teraz przynajmniej też deweloper ma DS-a. On ma tego new. I mam więcej tych street passów. Mogę się z nim wymieniać tymi puzzlami. Jakby w tych tam grach street passowych też to mi daje więcej plusów. Okej, wybaczcie, była mała przerwa, ponieważ skończyło mi się miejsce na karcie w kamerze. Zapomniałam usunąć poprzednie filmy i dopiero po chwili zauważyłam, że się skończyło. Mówiłam, że właśnie mam więcej teraz street passów z deweloperem w różnych grach, więc mogę z tego bardziej korzystać. A jeśli chodzi o rysunek, to skończyłam tutaj kolorować na biało i zaczęłam właśnie na pomarańczowo. Na ciemne pomarańczowe miałam pokolorować wnętrze uszu. I źrenice. Także to robię dalej i zaczęłam właśnie opowiadać, że pamiętam, że w dzieciństwie, bo mówiłam tutaj o kolorowaniu, że no, tutaj się zupełnie inaczej koloruje niż, prawda, normalnie nie trzeba tak myśleć o tym, w którą stronę się rusza rysikiem, czy tam jaki nacisk się używa. Tutaj wszystko wygląda tak samo, niezależnie w jaki sposób się koloruje. A nie, nosa nie miałam kolorować. A właśnie pamiętam, że w dzieciństwie na informatyce, czekajcie, tylko to pójdę dalej. Ciemny szary na jego nosku. Okej. Okay. To nie powinno zbyt długo zająć. Już właściwie kończę rysunek. Bo ja w domu nie miałam takiego normalnego komputera, tylko miałam Amigę. Znaczy nie miałam peceta w sensie. I na informatyce w szkole właśnie pamiętam, jak mieliśmy taką lekcję z takim programem, gdzie była kolorowanka i się kolorowało na różne kolory, tylko wtedy się kolorowało chyba tak po prostu wiaderkiem, że od razu całość się wypełniało i strasznie mi się to podobało. Bardzo chciałam mieć tutaj takie coś w domu. Tak, aż tak miłe wspomnienia z informatyki w szkole. I teraz białym markerem muszę dodać rozjaśnienia w jego oczach. Okej, okay, tu. I tu takie malutkie kropeczki. Mam nadzieję, że dam radę. Okej, okay, coś w tym stylu. Ja powinno być bardziej podłużne. Dobra. I tu taka kuleczka. Aha, mam nadzieję, że to może tak wyglądać. Idziemy dalej. To już koniec? Okej. Okay. To wszystko. Narysowałeś pinkę i no. O, to było zabawne. Patrzcie, coraz lepiej mu idzie. Jakieś tam kształty już widać. Trochę z kolorowaniem tu poszalał. Nos ma inny kształt, ale ładnie całkiem. Bardzo podobało mi się rysowanie futra w jego uszach. Myślę, że bardzo dobrze je narysowałem.
języku w dodawaniu swoich własnych rzeczy w rysunkach. Po prostu bądź pewien, że masz podstawy, kiedy to robisz. Tak, nie jestem pewien, czy dobrze jestem dobry w rysowaniu profili. Dużo łatwiej rysować twarze na wprost. Dużo zrobiliście jak na taki krótki czas w akademii. Jeśli jesteś zadowolony ze swojej pracy, czemu nie dodać tego do Miiverse? Możesz wybrać ukończony obrazek z albumu i dać podziel się w opcjach. Możesz wysłać obrazki przyjaciołom i publikować je właśnie w tym Pokémon Art Academy. Baw się dobrze i do zobaczenia wkrótce. Jej, lesson complete! Tłem bez tła? Z tłem, ja wybiorę tło. Z tłem wygląda fajniej. Będzie moja karta. Jest. Taka ognista. No, całkiem spokojnie wyszedł. Save and finish. Continue. Okej. Okay. Grasz już w Pokémon Academy od dłuższej chwili. Dlaczego nie zrobisz sobie przerwy, żeby odświeżyć perspektywę? Tak. Ja gram w Zelda Link Between Worlds, to też mi gra sugeruje takie rzeczy. Oj, dostałam nowy content. Okej. Okay. To był Togepi. O, to będzie kolejna lekcja z Togepim. A tutaj widzę, że mogę już wybierać właśnie i torcika, i Minchino. Fajny, ale nie kojarzę go. Chyba go nie łapałam nigdy. I miał. Śliczny. Na pewno będę chciała. Miał chyba to najbardziej skomplikowanie. Ma takie na tym swoim medalionie takie przebłyski. Dobra, ale to już sobie sama narysuję. Mam nadzieję, że... Ja tu widzę, że też mam wykrzykniki. O, dostałam nowe te? Wcześniej ich nie, chyba już były wcześniej też, tylko ich nie ładowałam po prostu. I w Quick Sketch też mam coraz więcej rzeczy. Ojej! Dratini, on jest taki śliczny. A to? Swirlix. Oddish. Oddish też jest fajny. Okej. Okay. Ja tutaj porysowałam tylko Ditto i w ogóle zrobiłam tutaj kontury, mimo że nie trzeba było chyba, ale to mniejsza. Dobra, mam nadzieję, że podoba Wam się ten odcinek. Ode mnie to by było wszystko. I cóż, napiszcie mi, czy macie może DS-y, bo jestem po prostu ciekawa, ile osób ma DS-y. I do zobaczenia w kolejnych lekcjach. Buziaki i papa! Pika, pika! Ciu!